Robiłem wszystko, żeby wrócić. Wszystko. Dla mnie Polska jest najpiękniejsza. Suche buraki, ale tutaj. Ja zachęcam do powrotu. Polska przede wszystkim. Wracam do Polski na stałe i to nie żart. Witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku programu Powroty i zapraszam na niezwykłe spotkanie. Pani Rosalia Konop jest legendą Polonii argentyńskiej, proszę Państwa, a jednak po wielu latach działania w Argentynie, gdzie się urodziła, postanowiła zrealizować marzenie swoich dziadków o tym, by wrócić do Polski. Wróciła do Polski i zamieszkała na warszawskiej Ochocie, na Szczęśliwicach. Zapraszam na spotkanie z niezwykłą reemigrantką, panią Rosalią Konop. Panią Rosalię Konop odwiedziliśmy z ekipą Powrotów na warszawskiej Ochocie, gdzie przygotowywała właśnie nowe mieszkanie dla córki i wnuka, który ma urodzić się właśnie dziś. Czy to pani Rosalia? A które piętro? Fajnie, dzięki. Pani Rosalia jest znana w całej Polonii argentyńskiej z wielkiego patriotycznego serca i niespożytej energii, którą ofiarowała Polsce, skąd pochodzili jej dziadkowie i oczywiście przyjaciołom i rodzinie. Gdzie my jesteśmy? My jesteśmy na Ochocie. To jest nowe mieszkanie, w którym będą mieszkali córka z zięciem. Mam wnuczka, który ma 2,5 lata, który jest warszawiakiem. No i dziś, jutro, pojutrze, nie wiadomo, narodzi się następny warszawiak, mój następny wnuczek. Jaki to powrót? To jest powrót do tej ojczyzny, której dziadkowie nie mogli wrócić. Po pierwszej wojnie za chlebem osiedlili się w Argentynie, im się to tam powiodło, ciężko było na początku, powiodło się. A dziadek jeszcze raz był w Polsce w 1969 roku, no to spotkał się z częścią rodziny, a babcia już nigdy, bo część rodziny została na Litwie, nie było pozwolone przechodzić granicę. Więc babcia nie chciała przyjechać, mówi, być blisko z drugiej strony i nie zobaczyć rodzeństwa, no to babcia nigdy nie wróciła. Tu będą mieszkali dzieci, więc wiem, że to będzie pokój jadalny, no i salon. To jeszcze nie jest malowany, czekamy właśnie na malarza. To będzie pomieszczenie, no, syna, zięcia i na razie małego przyszłego wnuka, no to będzie ich pokój. Ja się cieszę, że oni są tutaj, bo tu jest bezpieczniej. Tam jest strasznie niebezpiecznie. Człowiek wychodzi na ulicę i nie wie, czy wróci. Nie mówię w mieście, ale na prowincjach tak jest. Więc ze względu na bezpieczność jestem spokojniejsza. Mam drugą córkę w Argentynie, o którą się martwię. No ale cóż, moje serce jest rozdarte na pół. Trochę tam, trochę tu mnie. Na emeryturze, jeszcze przed emeryturą, ja tłumaczę dokumenty potomków Polaków, którzy chcą potwierdzić swoje obywatelstwo polskie. Większość potrzebuje paszport unijny, bo chcą wyemigrować, ja mówię, do Hiszpanii, do Włoch. Nie wszystkim interesuje Polska, ale chcą wysłać swoje dzieci w bezpieczne miejsce. Więc bezpieczne miejsce jest Europa dzisiaj. To może to z Argentyny w tym momencie ucieka. Polak wszędzie da sobie radę. Ja, gdybym mieszkała tam i gdyby było bezpiecznie, nie mam problemu. Nie mam problemu, to do końca życia. Zawsze praca się znajdzie
I człowiek może sobie dać rady. Ja teraz znowu będę musiała budować swoje życie. 5 lat temu zrobiłam w domu remont. Już do końca wszystko wyrzuciłam. Podłogi, kable, wszystko. Myślę, już będę miała do śmierci. Raptem córka przyjeżdża tu. I co ja tam będę robić, jak tu jest córka i będą wnuki? No tak, bo najważniejsze w życiu to jest rodziny, a nie rodzina, nie ściany, nie? Lata 30., 20. XX wieku. To była Argentyna, była tak bogatym krajem jak Stany Zjednoczone i była jednym z takich celów emigracyjnych. Ale właściwie od lat 70. to Argentyna przestała być atrakcyjna dla Polaków, nawet Polaków, którzy uciekali z Polski komunistycznej. Dlatego nie ma czegoś takiego jak współczesna emigracja polska w Argentynie. Dzięki temu też ta emigracja tamtejsza jest bardzo ciekawa, bo jest zakonserwowana i zatrzymana w czasie. To ma też swoją bardzo piękną stronę, dlatego że pewne wartości czy sposób myślenia osób, które wyjechali z Polski w latach na przykład 40. w czasie wojny, po prostu zostało zakonserwowanych do dziś w ich wnukach, prawnukach. Całkiem inna ta Polska od tej Polski, o której opowiadali dziadkowie. Jeszcze sprzed II wojny, nie? To jest całkiem inne. Ale to jest ciekawe z drugiej strony, dlatego że jak ktoś na przykład chciałby poznać mentalność ludzi sprzed 100 lat i pojedzie do Argentyny, to być może może się czegoś dowiedzieć, czego już współcześni ludzie tutaj już zatracili. Od małego dziecka tak mnie wychowali, że jestem Polką, która mieszka na obczyźnie. W Polsce wszędzie mam coś, co jest bliskie mojemu sercu. Jak chodzę po ulicach, no to dzisiaj już jest troszeczkę spokojniej, ale jak te pierwsze lata, no to przy każdej tabliczce stawałam, czytałam. Patrzę, jak ci ludzie chodzą i nie zwracają uwagi na nic. No bo po prostu się tu urodzili i to dla nich jest normalne. Rozajciu, cześć! Hej! O, jakie pierwsze ci widzę. O, ale zimno u was. A u was ciepło? U nas zależy w jakim u nas. W tamtym u nas jest ciepło, a w tym u nas jest zimno. Ale to ciekawe, że Maciaszkowie otworzyli Muzeum Wojska Polskiego. No właśnie. A ty jesteś właśnie tutaj, z nami. No. Bo wolę cię żywą. Wolę cię żywą niż w muzeum. Wiesz, powiedziałam Rysiowi, żeby oddał mundur ojca. Przecież u niego jest mundur ojca. Naprawdę? No tak. Mundur ojca, który walczył pod Monte Cassino. A u Rysia to znaczy gdzie? U męża. Ja wiedziałam, że ty kiedyś przylecisz i czekałam na ciebie. No. Wiedziałam. Ale no po 2 latach zdałam sobie sprawę, że to jest najmądrzejsze, co mogłaś zrobić. Wow. Najmądrzejsze. Nawet nie, że się wzruszyła. Tak. Naprawdę zrobiłam bardzo dobrze. Super decyzja. Człowiek jest Polakiem, to gdzie ma być? W Polsce. Polsce. No. Jak nie w Polsce. Jerzy Janicki, pisarz, scenarzysta filmowy, twórca słynnych seriali telewizyjnych, między innymi Polskie Drogi, Dom i tak dalej. Bardzo dużo tworzył dla Warszawy, w której żył i tworzył. Stowarzyszenie Filmów Polskich. Pan Jerzy. Mój sąsiad. U nas to jest wszędzie, gdzie jesteśmy. U nas to jest w Polsce i u nas to jest w Argentynie, bo ja jestem i stamtąd, i stąd. Tam, no bo się urodziłam, bo chodziłam do szkoły, bo mam dużo przyjaciół, bo tam się urodzili rodzice, bo tam była moja polska szkoła, argentyńska, bo tam do dziś ja tańczę w polskim zespole,
bo tam uczyłam w polskiej szkole, bo tam chodziłam na studia, na uniwersytet. Więc tam jest u nas, a tu jest u nas, bo ja stąd pochodzę, bo tu są moje korzenie, tu jest moja historia, tu jest historia moich przodków. Miałam szczęście, bo dziadek zawsze opowiadał o Polsce, jak wyglądał dom, że z przodu była gruszka, żeby dojść do jego domu trzeba było przejść przez rzekę i tyle tam metrów w prawo. Nie tyle budynki, jako drzewa, ziemia, trawa. Przede wszystkim te stare drzewa, no człowiek myśli, co się tu wydarzyło, co one widziały, nie? Gdyby mogły opowiedzieć. No, grób nieznanego żołnierza w Polsce. To jest miejsce, do którego można przyjść o każdej godzinie, w każdej porze roku, oddać cześć tym, którzy zginęli za ojczyzną. W Argentynie grób nieznanego żołnierza znajduje się w katedrze w mieście Buenos Aires. Większość Argentyńczyków nawet nie wie, że tam się znajduje grób nieznanego żołnierza. To jest no, bardzo bliski sercu, dlatego że symbolizuje całe to oddanie Polski i Polaków za ojczyznę, za obronę języka, kultury, historii, po prostu nas dzisiaj też. Ja też jako przewodnik turystyczny w Argentynie pomagają mi te pomniki, żeby powiedzieć, co było i kiedy. No więc myślę, że jest to ważne. Odbieram to Buenos tak, jak tu Polacy odbierają, albo warszawiacy odbierają Warszawę. Chodzą i nie wiedzą, którędy chodzą. Nie czują tej historii, która wychodzi z tych bloków, z tej ziemi, z tej trawy, z tych drzew. Argentyna ma zaledwie 200 lat. Bardzo mało historii. A tu się tyle działo. No, człowiek się tyle naczytał, że wszędzie można znaleźć coś. Powrót w trzecim pokoleniu i to na emeryturze jeszcze się w powrotach nie zdarzył. Takich polonijnych bohaterek też ze świecą szukać na wszystkich kontynentach. Kto wie, ilu Polakom pani Rosalia pomogła odnaleźć i potwierdzić polskie korzenie oraz tożsamość. Jedno jest pewne, zrealizowała wielkie marzenie swoich dziadków o powrocie do Polski. Wpadniemy z ekipą powrotów za kilka lat na Szczęśliwice zobaczyć, co nowego ma w planach pani Rosalia Konop. Czy udało się jej powiększyć wspólnotę reemigracji polskiej z Argentyny? I jak z perspektywy dłuższego czasu patrzy na swój późny, ale szczęśliwy powrót? Bardzo się cieszę, że mogłem Państwu zaprezentować tak niezwykłą postać, jaką jest pani Rosalia Konop z Buenos Aires, teraz już z Warszawy. Jest coraz więcej takich niezwykłych powrotów i to, co Państwo do nas piszą, tak liczne listy, które otrzymujemy, że chcecie wracać w każdym wieku, w każdej sytuacji do Polski, budować tu swoje życie, to spełnienie sensu mojego programu Powroty. Także wielka radość, że misja powrotów udała się, że dzisiaj po 117 odcinkach mogę powiedzieć, że powroty przyniosły ludziom informacje. Emigrantom polskim na całym świecie dały zrozumieć lepiej swoją decyzję powrotową. I tym, którzy zostali, i tym, którzy wracają, teraz jest jakby jaśniej na tej drodze do powrotu do ojczyzny. Tym bardziej dzisiaj żegnam się z Państwem i pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie emigrantów polskich całego świata.